wszystkich. Znów będziemy rozmawiać o ciśnieniu. Znów będziemy rozmawiać o wysokim ciśnieniu i znów będziemy rozmawiać o zgniłym wyżu. Taką mamy pogodę w ostatnich dniach, taką mamy pogodę teraz i taką będziemy mieć pogodę na pewno do końca tygodnia. No niestety, ja osobiście takiej pogody bardzo nie lubię, bo nie dość, że jest pełne zachmurzenie, nie dość, że jest mgła, nie dość, że nie ma wiatru i powietrze nie jest zbyt czyste, bo nie ma wymiany powietrza, to nic się praktycznie na niebie nie dzieje. Po prostu stagnacja totalna, stagnacja. Możemy wypatrywać tego, co będzie w przyszłych tygodniach, natomiast na tę chwilę, no tutaj Europa Środkowa. No dobra, zaczynamy. To, co widzimy na ekranie, jest to aplikacja Windy, ciśnienie. I od razu rzuca nam się w oczy bardzo wysokie ciśnienie, 1048 hektopaskali w okolicach Samary, Kazania, Saratowa. Jest to wyż atmosferyczny, który będzie w poniedziałek, bo tak sobie ustawiłem. No ale nawet jak zmienię na dzień dzisiejszy na aktualną sytuację, to praktycznie wielkiej różnicy nie ma. I jeszcze raz. To, co widzimy na ekranie, jest to ciśnienie, rzuca nam się bardzo wysokie ciśnienie w ośrodku wysokiego ciśnienia nad Nowogrodem, znajdującym się w tej chwili 1046 hektopaskali. I wyż ten ma imię Eryk. Wyż ten tak naprawdę rozdaje karty praktycznie w całej Europie. Jak sobie zobaczymy na Europę, to w polu wysokiego ciśnienia mamy praktycznie cały kontynent europejski. Są jakieś drobne niże, jest jeden niż koło Portugalii, drugi niż pod butem włoskim, że tak ujmę, niedaleko Grecji i to wszystko. Poza tym mamy pole podwyższonego ciśnienia, mamy no typowo wyżową pogodę. Słaby przepływ wiatru właśnie od zachodniej Rosji w kierunku, od wschodu, patrząc, będąc w Polsce, od wschodu w kierunku zachodnim. Temperatury delikatnie powyżej zera, delikatnie poniżej zera i ciśnienie. I na tym ciśnieniu się dziś skupiam. Od 1027 hektopaskali na południowym zachodzie do nawet 1033 hektopaskali na północnym wschodzie. To jest ciśnienie, które będzie przyprawiało i przyprawia niektóre osoby o ból głowy. Jeszcze jak dodamy do tego właśnie brzydką pogodę i smog pojawiający się lokalnie, to mamy receptę na jeszcze większy ból głowy. No ale okej, no spoko, mamy wyż, powinna być ładna pogoda, przecież to jest wyż. Wyż zawsze nam się kojarzy z ładną pogodą, chyba że jest to antycyklon i wszyscy zaczynają straszyć, że antycyklon to coś złego. Ale to nie jest coś złego, bo to w sumie jest odwrotność cyklonu, czyli wyż, odwrotność niżu. Ok, powinna być ładna pogoda? Powinna być, ale nie jest, bo już patrzymy sobie na radar i na satelitę. I ustawiłem sobie, bo już teraz w tym momencie mamy zachód słońca, więc to wygląda nawet ciekawie, a możemy sobie zobaczyć na południu, zachodzie i lokalnie w centrum zachmurzenia, a na wschodzie ładna pogoda. Nie, nic z tych rzeczy jest już tutaj po zmroku, więc wygląda to nie do końca prawdziwie. Cofniemy się na godzinę jakąś 11:30, 12:00 i to, co widzimy, pełne zachmurzenie praktycznie w całej Polsce. Najwięcej chmur na południowym zachodzie, na południu Polski. Natomiast wszędzie na żółto zabarwione niejako chmury to są chmury piętra niskiego bądź mgły i one opatulają nie dość, że praktycznie całą Polskę, to jeszcze praktycznie wszystkie kraje po wschodniej granicy, w sumie po zachodniej też. Jedynie nad Karpatami, Sudetami mamy przepływ mocniejszy powietrza i to powoduje, że to powietrze oczyszcza się niejako, jest czystsze, jest no troszkę, te słońce się przebija. Na pozostałym obszarze nie ma takiej opcji i mimo tego, że ta pogoda wyżowa panuje już naprawdę od dłuższego czasu, no z tego słońca ja na przykład nie widziałem dobre już kilka dni. Tutaj 12 godzin wstecz i zobaczmy, pełne zachmurzenie praktycznie cały dzień. I tak to niestety będzie wyglądać w dniach kolejnych. no okej, mamy zachmurzenie, powinny być jakieś opady, w sumie mogłyby się przydać. Gdzieś tam kropnie jakaś morzawka, gdzieś tam spadnie delikatny śnieg, ale naprawdę tego jest niedużo i w najbliższym czasie nie mamy czego, nie mamy spodziewać się jakiejkolwiek poprawy, bo już wchodzimy w radar pogodowy, oddalamy sobie mapę i to co widzimy to w polu oddziaływania wysokiego ciśnienia praktycznie żadnych opadów nie ma. Jedynie nad Węgrami pozostałości niżu, który nazywa się Yuki bądź Ariel, zanikające. I praktycznie nic więcej. Jeszcze 2-3 dni temu fronty atmosferyczne przez Niemcy przemieszczały się w stronę Polski, ale tak jak mówiłem na innych materiałach, zanikały. Teraz praktycznie wszystko zaniknęło w większości tutaj krajów, gdzie mamy podwyższone ciśnienie, nie ma opadów i tak będzie w dniach kolejnych. Bo sobie już otwieramy WX Charts. Wyż Eryk będzie panował nad zachodnią Rosją do niedzieli i w sumie do niedzieli będzie rozdawał karty w Europie, jeśli chodzi o pogodę. I również tutaj modele numeryczne też nie widzą jakichś tam sensowniejszych opadów do niedzieli. Owszem, pojawiają się jakieś drobne opady deszczu na zachodzie, opady śniegu na wschodzie, ale są to naprawdę ilości marginalne. Jak widzicie, praktycznie w większości kraju całe zachmurzenie. Tutaj model ECMWF pokazuje rozpogodzenia na północnym wschodzie Polski. To jest bardzo ciekawe, ja się temu przyjrzę, ale czy będą rozpogodzenia, to nie wiem. Nie spodziewałbym się, ale no do piątku, znaczy do niedzieli praktycznie nic się nie będzie działo. Jeśli chodzi o temperatury, również podobnie w dzień. Od 0 do 2 stopni na zachodzie, centrum i na południu, na wschodzie bardziej mroźno, do -5, -6 w Suwałkach, lokalnie nawet więcej. Potem znów w dzień delikatne ocieplenie, w nocy znów chłód, następnie delikatne ocieplenie, następnie chłód i tak będzie do niedzieli, aczkolwiek tendencja jest nadal malejąca, więc te temperatury będą spadać coraz bardziej. I tak w czwartek w dzień od 2 nawet do 2 stopni, prócz północnego wschodu, bo tam cały czas będzie utrzymywał się słaby mróz. Dość ciekawie wygląda noc, bo tam na północnym wschodzie lokalnie temperatury spadną do -8 stopni. W piątek znów od zachodu trochę cieplej, ale to tam 2 stopnie Celsjusza, na północnym wschodzie nadal -2, -3 stopnie i w nocy już mróz praktycznie w całym kraju do -3, -4 stopni, więc wielkiego mrozu nie ma, ale w większości kraju on będzie się objawiał. No i cóż, tak to wygląda. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.